niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Już wystraszyłem się, że mi kazalnicę zabierają. Drodzy, Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest największe wydarzenie na świecie i w całym wszechświecie. W związku ze świętami, pięknymi świętami, wspaniałymi świętami, chciałbym życzyć, drodzy, w imieniu mojej żony, moim, naszej rodziny, dla całego zboru, dla was wszystkich tutaj zgromadzonych, radości, radości w Panu oczywiście, Bożego pokoju. I chciałbym zadedykować dwa wiersze z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, wiersz pierwszy i drugi. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który patrząc na radość, której miał doznać, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Drodzy, życzymy sobie, życzymy każdemu z was, abyśmy, tak jak rozpoczęliśmy dobry bieg wiary, abyśmy ten bieg wiary dokończyli do chlubnego dnia, do chlubnego końca. Niech nas Pan błogosławi. Przekazywałem pozdrowienia w Wielki Piątek od zboru w Nowego Targu, gdzie usługiwałem w zeszły weekend. A teraz chciałbym dzielić się tym, co Słowo Boże mówi w związku ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, kim dla ciebie jest Chrystus, ale jeżeli jest tym, kim On naprawdę jest, to twoje życie musiało się zmienić. Tam, gdzie przychodzi Chrystus, życie zawsze się zmienia i to w dobrym kierunku. Dlatego, że On jest Bogiem, jest Zbawicielem, jest Panem. Czasami możemy powiedzieć, że wierzenia niektórych ludzi w Kościele nas zdumiewają. Albo brak wiary nawet w Kościele nas zdumiewa. Czasami sobie, właściwie nie czasami, dzisiaj rano tak sobie rozmyślałem. Jezus mówi takie słowa, kiedyś staniemy przed Nim. I On do niektórych powie, nie znam Cię. I to będzie szok. I to będzie szok. To będą ludzie nawet, którzy będą powoływać się, Boże, przecież Panie Jezu, Ty przecież nauczałeś, Ty przecież byłeś, a Ty tam mnie nie widziałeś, tak sobie uzmysłowiłem. Może być nawet tak, że siedzimy w zgromadzeniu, przychodzimy co niedzielę, na każde nabożeństwo, może nawet w tygodniu. Jezus może Ci powiedzieć, ale Ciebie nie znam. A Ty powiesz, Panie, jak to? Przecież ja byłem, Ty nie widziałeś, siedziałem w tym rzędzie, w tym krześle, na tej ławce, Ty nie widziałeś mnie? Ale Jezus mówi, ale ja Ciebie nie znam. Dlaczego tak Jezus może powiedzieć? Dlatego, że ten, który siedział w ławce, czy siedział gdzieś na krześle, który słuchał Słowa Bożego, nigdy, nigdy nie otworzył swego życia i swego serca i nie położył ufności w jedynym Zbawicielu, jakim jest Jezus Chrystus. Może tak być? Drodzy, może tak być? Skoro Pismo tak mówi, to znaczy, że tak będzie. Dlatego ty i ja muszę sam przypatrzyć się swojemu własnemu życiu i sercu i zadać sobie pytanie, kim dla mnie tak naprawdę jest Jezus? Czy w Nim położyłem całą nadzieję? Czy On jest moim Zbawicielem? Czy daję świadectwo o tym, co On dla mnie uczynił? Ja powiedziałem, że są nawet w zborze ludzie, którzy mają dziwny sposób patrzenia na duchową rzeczywistość albo w ogóle nie mają rozeznania duchowej rzeczywistości. Wiecie, skąd to wziąłem? Stąd. Kiedy czytamy 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, Paweł pisze do ludzi wierzących, pisze do kościoła, pisze do zboru. I mówi do nich tak. Jakże mogą niektórzy z was mówić, że zmartwychwstania nie ma? To był szok. Oni się zgromadzali, oni wspólnie spożywali wieczerze, oni byli razem, oni śpiewali pieśni,
Ale wśród nich były osoby, które robiły może to wszystko, ale w sercu nie miały żywej wiary, nie miały poznania Pana jako Zbawiciela. Wiecie, to słowo Jezus, kiedy mówi, znam cię albo cię nie znam. W liście do Tymoteusza Paweł pisze, Pan zna tych, którzy są Jego. Pan zna. I tu nie chodzi o to, że Bóg tam widzi i w tym znaczeniu wie, że jesteś, że się urodziłeś. Nie, chodzi o znanie w tym znaczeniu, że ty i ja nawiązaliśmy bezpośrednią z Panem społeczność. I muszę sobie zadać pytanie, czy ja mam z Panem żywą społeczność. I wtedy On mnie zna. Tylko wtedy. Wielu ludzi ma intelektualne uznanie, wiedzę. Mówią, tak, ja wierzę, że Bóg jest. Ale czy Go znasz? Czy doświadczyłeś mocy Bożej w swoim życiu? Czy masz świadectwo i wstajesz i mówisz, jak dobry jest Bóg, który przebaczył mi wszystkie moje grzechy, a krew Baranka Bożego obmyła mnie i należę do Niego. Możesz nawet wierzyć, że On powstał z martwych, ale ta wiara jest intelektualna, ale nie doświadczyłeś mocy Jego zmartwychwstania. Oto Paweł pisze do zboru, do wierzących, do tych, którzy wielbią Boga, ale mówi, przykro mi jest, ale muszę o niektórych z was powiedzieć, że nie znacie Boga. Posłuchajcie, Paweł zaczyna tak ten... Przeczytajcie sobie w domach 15 rozdział 1 listu do Koryntian. On mówi o niesamowitej chwale, która czeka tych, którzy znają Pana, którzy idą z Panem. Przypominam wam, bracia, dodam siostry, tak zaczyna się ten 15 rozdział, Ewangelię, czyli dobrą nowinę, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście? A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych zbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? Drodzy, na kilka rzeczy na początek, kiedy Paweł poświęca duży fragment swego listu, tłumacząc, na czym polega, na czym osadzona jest Ewangelia i na czym zasadzone jest zmartwychwstanie, które się dokonało w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. Po pierwsze mówi, ja wam przypominam dobrą nowinę. I ta dobra nowina ma trzy filary, o których on tutaj mówi. Mówi tak, ta dobra nowina, przez którą jesteśmy zbawieni, doświadczamy przebaczenia grzechów, ta dobra nowina ma trzy wspaniałe wieści. Bez niej nie ma dobrej nowiny, bez tych wieści. Po pierwsze, on mówi tutaj tak, najpierw podałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy. To jest pierwszy filar Ewangelii dobrej nowiny. Czy wierzysz, czy wiesz, że Chrystus umarł i musiał umrzeć za twoje i za moje grzechy? Bez Jego śmierci nikt nie może zostać zbawiony.
bo On wziął na swoje ciało, będąc przybity do krzyża, wziął nasze grzechy i nasze choroby i przybił je do krzyża. I sąd i gniew Boga spadł zamiast na ciebie i na mnie, spadł na Niego. Umarł za nas. To jest pierwszy filar. Po drugie, to co głosimy właśnie w tym czasie świąt wielkanocnych, nie tylko umarł, został złożony do grobu, przywalony potężnym kamieniem. Bibliści mówią, on miał kilka ton. Dlatego niewiasty mówiły, kto nam odwali ten kamień? Nie dość tego, był strzeżony przez oddział rzymskich żołnierzy. Oddział rzymskich żołnierzy liczył sobie od 4 do 16 żołnierzy. 4 wystarczy. Bo właściwie kto miałby tam zdobywać ten grób, wykradać to ciało? Kto, drodzy, jak nawet apostołowie nie wierzyli w żadne zmartwychwstanie? Przecież nawet jak Jezus ukazał im się zmartwychwstały, tam jest napisane i powątpiewali. I nie mogli uwierzyć, kiedy Maria Magdalena powiedziała, widziałam Pana. On mówił, to jest niemożliwe. Kto miał zdobywać ten grób, jak nikt w to nie wierzył? A więc wystarczyłoby 4. Ale oddział liczył od 4 do 16. Tak wtedy oceniano ten oddział rzymski. A więc pierwszy Chrystus umarł. Później został pogrzebany. I to tak pogrzebany, że nie można było sobie w prosty sposób tego grobu otworzyć. Ale kiedy Chrystus powstaje z martwych. I Biblia mówi, że On w swojej mocy, bo był Synem Boga, powstawał z martwych i mocą Boga został wzbudzony z martwych i kamień został odwalony. A ci rzymscy dzielni żołnierze, którzy nie bali się walczyć, nie bali się narażać swojego życia, Biblia mówi, że stanęli jak oniemiali, pełni strachu i lęku, bo moc Boża się objawiła na tym miejscu. Ale to jest drugi filar. To, że On był umarły. I trzeci filar to jest to, że Bóg wzbudził Go z martwych i Jezus żyje, drodzy. To jest zdumiewające, to jest jedyna osoba, która powstała z martwych i żyje. Jedyna osoba żywa, która umarła, ale stała się żywą, z którą ty i ja właśnie możemy mieć bezpośrednią społeczność. Możesz z Nim rozmawiać, bo On żyje. Jeden młody człowiek, wychowany w domu alkoholika, tułał się, mówi, ojciec wyżywał się, jak miał zły humor, na mnie, od małego dziecka. Wyżywał się na mnie, bił mnie za wszelkie swoje niepowodzenia, znęcał się nade mną. Ale w pewnym momencie Bóg dotknął jego, a później on modlił się za swojego ojca. Ojciec zachorował na nowotwór, był umierający i dopiero na łożu śmierci, tuż przed śmiercią, nagle w jego sercu zrodziły się pewne uczucia ojcowskie. Nie wiedział, że syn się o niego modli, że syn jest gotów i był i przebaczał mu. I dzięki też świadectwu jego ojciec uwierzył w Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela i tego, który ma moc i przebacza grzechy. I ten chłopak mówi tak, jeżeli Chrystus był w stanie zmienić życie mojego ojca, nawet pod koniec, i stał się zupełnie innym człowiekiem, to ja chcę w takiego Chrystusa wierzyć i takiego Chrystusa naśladować. Bo On żyje, drodzy. On zmartwychwstał. I kiedy modlę się do Boga, kiedy tutaj są ściany, nie mam nic, ale wiem, że w duchu, że On jest i mam z Nim społeczność. Mam. Powiem tak. Nie mówiłbym w ogóle dzisiaj tego kazania i nie byłbym w stanie nic powiedzieć z Ewangelii, gdybym Go nie poznał. Gdybym się z Nim nie spotkał. Gdybym nie doświadczył tego, o czym mówi Pismo, że On przebaczył mi wszystkie moje grzechy, zabrał całą ciemność z mojego życia i napełnił mnie swoim światłem i swoją obecnością.
kiedy bym zapytał wielu z was, a może wszystkich, byście powiedzieli, tak, On żyje, bo żyje we mnie. Zmartwychwstał Pan. I jak możecie mówić, pisze apostoł do zboru w Koryncie, że nie? Jak skąd u was takie pomysły? Skąd takie myśli? I podaję tutaj, drodzy, jeszcze jedna rzecz. Bo to, że uwierzyliśmy, to jest dobry początek, ale to nie jest koniec. My cały czas sprawujemy swoje zbawienie. Jesteśmy w drodze do Bożego Królestwa, do Bożej chwały. Wierzący człowiek zmierza do Bożej chwały, do domu Ojca. Tak jak mówił Jezus. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, nie bójcie się. Idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, przyjdę i wezmę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Ale tu jest napisane, wy, którzy przyjęliście tą Ewangelię, zaufaliście tej Ewangelii, na tym nie jest koniec, bo dalej Paweł dodaje, i w której trwacie, w której trwacie. Drodzy, wierzący człowiek odrodzony, on nie tylko ma uwierzyć. Moi drodzy, my musimy trwać w wierze. Biblia mówi do końca zachować wiarę, bo przeciwnik, okoliczności robią wszystko, aby nas tej żywej wiary w Chrystusa pozbawić. Jezus mówi tak, zanim odszedł do nieba, do swoich uczniów, mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż nie weźmiecie mocy z wysokości, mocy Ducha Świętego. I wtedy będziecie mi kim? Pamiętacie kim? Powiedzcie głośno. Będziecie mi świadkami. Ciekawe, jest taka organizacja, która mówi, że są świadkami. Powołują się na imię Jahwe, najświętsze imię Boga. Imię własne Boga. Ale Jezus mówi, będziecie moimi świadkami. Bo Jezus jest największym świadkiem. Jahwe, bo w Jego imieniu jest imię Jahwe. Dosłownie imię Jezus znaczy, Jahwe jest moim zbawieniem. Jezus mówi, będziecie moimi świadkami. Ale chciałbym zwrócić uwagę, tam jest kapitalne słowo, które wypowiada Jezus. Weźmiecie moc i będziecie mi martyres, czyli będziecie męczennikami, czyli świadkami tego, kim ja jestem. Drodzy, kiedy człowiek decyduje się uwierzyć w Chrystusa i wyznaje Chrystusa później w chrzcie wiary jako swojego Pana i Zbawiciela, bo w Niego uwierzył, bo Jemu zaufał, to wiedz, że w tym momencie stajesz się martyres, czyli świadkiem i zarazem męczennikiem dla imienia Jezus. Amen? My nie lubimy tego pojęcia męczennik, ale kiedy zaczynasz iść za Chrystusem zgodnie z Jego Słowem, zostajesz prześladowany dla imienia Jezus. Ludzie się zaczynają odsuwać, bliscy. Jak mówią, jak Jezus, a czemu nie tak, a czemu nie inaczej? Stajesz się świadkiem i męczennikiem dla imienia Jezus. Teraz nie pamiętam. Czy to dotyczy roku 1996, czy 1996, nie ma to znaczenia w tym, co chcę powiedzieć. W każdym razie pod koniec XX wieku, w którymś z tych lat, 236 tysięcy chrześcijan zostało zamordowanych z powodu wiary w Chrystusa. 236 tysięcy chrześcijan w jednym roku. Ostatnie statystyki pokazują, że co roku co najmniej mordowanych jest na świecie 120 tysięcy chrześcijan. Ja się zastanawiałem, gdzie są manifestacje po miastach? Gdzie jest wołanie? Dość zabijania tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Pozwólcie ludziom iść za Jezusem i Go naśladować. Nie ma nic takiego. To wszystko się dzieje w naszych czasach. To dzieje się dzisiaj.
gdzie mordowani są w bestialski sposób chrześcijanie, zabierane są im dzieci, mordowani są ich bliscy. Była Korea Północna wspomniana. Tam jest tak wielkie prześladowanie chrześcijan, że nawet kiedy umiera chrześcijanin w obozie pracy, odbierane są dzieci matką. One słyszą ich płacz, ale nie mogą je nakarmić. Z powodu tego, że ich przestępstwem jest to, że uwierzyli w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. A jeśli już uwierzyli, to nie wolno im nikomu o tym mówić. Nie wolno im mieć ani fragmentu Pisma Świętego, bo za posiadanie Pisma jest obóz, jest śmierć. Ale kiedy uwierzysz w Jezusa, musisz być gotów stracić życie dla Niego. Musisz być gotów stracić wszystko dla Niego. Jezus mówi, kto chce iść za mną, a nie zaprze się samego siebie. Kto chce iść za mną, a nie straci swojego życia dla mnie, nie jest mnie godzien. Martyres, świadek. Paweł mówi, jakżeż możecie mówić, że Chrystus nie zmartwychwstał? Oto mamy tak wielki obłok świadków, naocznych świadków. Apostołowie, niewiasty i nawet mnie, poronionemu płodowi, mówi Paweł, kiedy byłem w drodze do Damaszku, słyszałem i widziałem Pana. To jakżeż możecie mówić coś takiego? To mówi, jak można sobie zadać pytanie, w jakiego Jezusa uwierzyliście? Nie macie w ogóle pojęcia, przynajmniej ci, którzy tam w Koryncie to mówili. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, jeżeli mówicie, że On nie zmartwychwstał, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, no to Chrystus nie został wzbudzony. Wiecie, jest pewna konsekwencja i logika. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to po pierwsze Chrystus nie mógł zmartwychwstać. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to Paweł mówi, całe nasze zwiastowanie, opowiadanie Ewangelii jest na próżno, jest daremne, więcej, staliśmy się kłamcami wobec ludzi, bo mówiliśmy im, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, ale Go nie wzbudził. To są konsekwencje. Wasza wiara w sumie jest pusta, daremna. My jesteśmy fałszywymi świadkami, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Paweł mówi, jeżeli tak uważacie, mówi do tej grupy w tym kościele, w tym zborze. Jeżeli tak uważacie, to jesteście jeszcze, pozostajecie w swoich grzechach. Inaczej mówiąc, nie doświadczyliście łaski, nie doświadczyliście mocy życia zmartwychwstałego Pana, skoro nie ma w waszych sercach pewności, przekonania i świadectwa od Ducha Świętego, że Bóg wzbudził go z martwych. Ci, którzy umarli w Chrystusie do tej pory, pisze Paweł, na wieki poginęli. Już nie ma żadnej nadziei. Już nigdy ich nie zobaczymy, jeżeli uważacie, że nie ma zmartwychwstania. Mówi nawet o takim, myślę, pogańskiej praktyce w czasach Pawła, która miała miejsce. Mówi, to dlaczego? Nawet ci, którzy są poza zborem, dlaczego oni dają się chrzcić za umarłych, skoro nie ma zmartwychwstania? Paweł wspomina o tym, ale jest świadom tego, że to nie jest biblijna praktyka. Mówi tylko, że nawet ci ludzie, gdzieś tam jakaś grupa, prawda, coś sobie umyśliła i chrzczą się w imieniu umarłych, to oni bardziej wierzą niż ci, którzy powinni wierzyć. A więc, jeżeli tak, drodzy, to znaczy, że podważone są fundamenty dobrej nowiny. Jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to tak naprawdę nie ma dla nas żadnej nadziei. Paweł to tak kwituje takim stwierdzeniem. To jedzmy, pijmy, inaczej mówiąc, dobrze się bawmy tutaj, bo jutro pomrzemy.
I wielu ludzi tak właśnie, nie dlatego, bo oni nie wierzą, oni się dobrze lubią zabawić, robią różne rzeczy. Oni myślą, że no tak, oni wierzą, że Bóg jest, wierzą, że coś tam, że Jezus umierał na krzyżu, ale ich życie nie jest zupełnie poddane Ewangelii Jezusa Chrystusa. Żyją jak chcą. Słuchajcie, mamy świadomość, że czas jest końcowy. Ja powiedziałem, nie wiem, czy moje zrozumienie jest właściwe, ale jak czytam 5-6 rozdział objawienia Jana, kiedy Jezus zrywa pieczęcie. Nie wiem, czy to jest ten czas, ale ten pierwszy koń biały i ten jeździec to tak bardzo pasuje do pandemii, która miała miejsce, bo to jest ogólnoświatowy zasięg. Dzieją się na naszych oczach rzeczy niewyobrażalne i nie potrafimy tego ogarnąć. Jak to mówią, cały świat bez karabinu, bez wystrzału został spacyfikowany. Cały świat. Nie dość też, zło się ledwo zaczęło kończyć, tam jest napisane, Jezus otwiera drugą pieczęć. I wychodzi inny koń. Koń wojny, zabrany jest pokój w skali świata. I widzimy, co się dzieje z Ukrainą. Ale ta wojna w Ukrainie dotyczy nas, bo my to przeżywamy. Nie wiem, czy wy, ale dla mnie to jest ból, to jest ciężar, ja myślę, dla całej Polski. I to dotyczy całego świata. Wszyscy są w to zaangażowani, czy chcą, czy nie. A wiecie, co tam dalej jest napisane? Przychodzi inny, następny koń, kiedy Jezus otwiera kolejną pieczęć. I tam jest miara pszenicy, będzie kosztować tyle i tyle. I miara jęczmienia, tyle i tyle. To jest tam napisane w objawieniu. I jest napisane, że będzie wielka drożyzna i będzie wielki głód na ziemi. Zobaczcie, o czym się dzisiaj mówi. Przedtem miara pszenicy kosztowała tyle, a teraz tam według objawienia ta miara pszenicy kosztuje dzienny zarobek. Oto według pism zapowiedziane zostało, że Jezus umrze, zostanie pogrzebany i zmartwychwstanie. Tu jest tak napisane, Paweł mówi, według pism wszystko się stało. I według pism teraz ty i ja możemy oglądać zapowiedzi, że zanim Jezus przyjdzie, oto muszą się wydarzyć te rzeczy. Ja się boję, co się stanie, kiedy czwarta zostanie otwarta. Powiem tak, nie wiem, czy tak jest, czy to już jest teraz ten czas, ale jakoś to dziwnie pasuje. Przecież Ukraina to jest potentatem pszenicy na świecie, razem z Rosją. Powiedzcie, drodzy, czy nie jest to czas, żeby zadać sobie pytanie, czy znam Jezusa i czy On mnie zna? Czy kiedy stanę przed Nim, czy On powie, znam Cię, wejdź do radości Pana swojego? W kim albo w czym Ty i ja pokładamy ufność, żeby usłyszeć, wejdź do radości Pana swojego? Bo jeżeli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, nie jest treścią i życiem, nie usłyszysz tego. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, żebym ja intelektualnie tylko uznawał, że Bóg jest, że zrobił to i nie. Chodzi o to, czy doświadczyłeś Jego obecności i działania w swoim życiu, w swoim sercu. Bo Biblia mówi, że żywa wiara charakteryzuje się tym, że Bóg zmienia, zradza nas do swojego królestwa. I to jest uczynione tylko i wyłącznie mocą Boga. Amen? Nie potrafię sam się zmienić. Nie potrafię dać sobie nowego serca. Mogę tylko prosić, Boże, wybacz moje grzechy. Przyjmij mnie do swego królestwa. I wtedy Bóg w łasce, ze względu na ofiarę Chrystusa, złożoną 2000 lat temu, obiecał, że mi przebaczy, że mnie przyjmie do swojego królestwa, do swojej obecności. I zaczynam z Nim chodzić i muszę pilnować swojego życia, swoich kroków, aby żyć tak, aby się Jemu podobać. Bo Biblia mówi, że bez uświęconego życia nie będziemy oglądać Pana.
Paweł mówi, skąd u was takie pomysły? W Adamie wszyscy duchowo są martwi. Rodzimy się, przychodząc na ten świat duchowo martwi. Dlatego ty i ja musimy usłyszeć Ewangelię i odpowiedzieć wiarą i zaufaniem do tego, co Bóg uczynił dla ciebie i dla mnie w Chrystusie. I wtedy On nas ożywia dla siebie. Drodzy, ten 15 rozdział kończy się tak, a tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I tam jest to słowo też, które greckie słowo mówi, nie, czasami tłumaczone dlatego bracia moi mili, albo tak, że bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni. Dlaczego? Dlaczego mam trwać? Dlaczego mam być niewzruszony? Dlaczego mam ciągle być człowiekiem, który z entuzjazmem służy Bogu, mając świadomość, że należę do Zbawiciela? Pełni zapału. Bo Paweł mówi, dlatego, że jest zmartwychwstanie. Dlatego, że macie udział w Chrystusie. Macie. Ale mówi tutaj o niesamowitych rzeczach. Dlatego, że Chrystus jako pierwszy powstał z martwych i jest dowodem, że zmartwychwstanie jest. I ludzie wierzący, odrodzeni. Ciekawe, on nie mówi o ciałach nieodrodzonych ludzi przy zmartwychwstaniu. Zajmuje się odkupionymi, zbawionymi ludźmi. Mówi, kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania, a on przyjdzie, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Wiecie, że my wszyscy oczekujemy, że Pan przyjdzie. Jezus wyraźnie mówił i tych proroków jest ponad 300 o Jego powtórnym przyjściu. Pierwsze Jego przyjście było narodzenie w Betlejem, ale On mówi o już triumfalnym powrocie, aby zapanować i być królem całej ziemi. I przychodzi po swoich świadków, którzy oddali życie dla Ewangelii, dla Chrystusa. I przychodzi po tych żywych, którzy będą i oczekują Go. Jest napisane, Paweł tutaj pisze tak. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, czyli nie wszyscy umrzemy fizycznie, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. A my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Oto będzie całkowity triumf. Jezus mówi, kiedy zabrzmi głos trąby, kiedy On stąpi, to ci, którzy umarli, co do których Paweł mówi, jeśli nie wierzycie w zmartwychwstanie, nie ma dla nich żadnej nadziei. Ale jeżeli jest zmartwychwstanie, to kiedy Chrystus będzie przychodził, zabrzmi głos trąby, Bóg wzbudzi ich swoją mocą i będą wzbudzeni i zabrani przed oblicze Pana, aby królować z Chrystusem. Będą mieli nowe ciała. To ciało, które będzie złożone do grobu, moje, twoje, jeśli jesteś, należysz do Niego, zaufałeś Jego łasce, nie będzie tym samym ciałem. Biblia mówi, że będzie wzbudzone chwalebne ciało, podobne do uwielbionego ciała Chrystusa. Nieskazitelne, niezniszczalne i nieśmiertelne. Halleluja. Co za obietnice. A więc jako pierwszy Chrystus został wzbudzony, Jego ciało jest właśnie pełnym chwały. Ciałem. Ale ty i ja, jeśli położyliśmy w Nim ufność, w takim ciele podobnym, tak Słowo Boże mówi, podobne do Jego uwielbionego ciała będzie naszym udziałem. Będzie chwalebne,
czyli na nowo, tak jak było w ogrodzie Eden, Adam i Ewa byli pełni, okryci chwałą Bożą, którą utracili przez grzech. Nasze ciała będą pełne, wyrażały pełne piękno, chwały i moc Boga. Będzie bez skazy. Nie będzie na nim żadnej zmarszczki, choroby, niczego. Będzie to ciało nieśmiertelne. Halleluja. Inaczej mówiąc, drodzy, przed nami, pomimo tego, co dzieje się, co możemy słyszeć i co się jeszcze wydarzy. Bo kiedy ma się dalej wydarzyć to, co się wydarzy, a czytajcie objawienie. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale Pan to objawił, co będzie się dziać. Słuchajcie, gdyby nie Boża łaska, ale wystarczy, że Bóg odejmie tylko swoją rękę błogosławieństwa lub powstrzymania. Zaraz dochodzi do głosu i bierze górę zło. Zło, które jest w człowieku. Zło, które jest w diable i które jest w człowieku, który nie jest pojednany z Bogiem. Bo wiecie, kiedy jednasz się z Bogiem, wypowiadasz posłuszeństwo diabłu, a oddajesz się pod posłuszeństwo Chrystusa Jezusa. Na tym polega nawrócenie. Tak więc, drodzy, to wszystko jest przed nami. Wypełni się słowo, że śmierć zostanie definitywnie pokonana, ten ostatni wróg człowieka. I będzie to, co było zamiarem Boga od samego początku w stosunku do człowieka, aby nigdy nie umierał, aby nigdy nie cierpiał, aby nigdy nie było bólu, rozstania, płaczu. Będzie wieczna chwała. I kończąc, dlatego, że Chrystus powstał z martwych, dlatego ty i ja możemy zostać usprawiedliwieni przed Bogiem, przez Boga i przed Bogiem. I Bóg nie poczyta nam żadnego grzechu. Biblia mówi, wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia, abyśmy byli usprawiedliwionymi. Ale dzieje się i coś jeszcze większego. Oto Biblia mówi, Bóg dał nam orędownika. Wiecie, tam jest taka w psalmie drugim, takie niezrozumiałe, w wierszu siódmym słowo, dziś ciebie zrodziłem. I wszyscy się zastanawiają, niektórzy mówią, no to Jezus musiał przecież mieć gdzieś tam początek. Ale jak czytasz uważnie tekst Bożego Słowa, to słowo dziś cię zrodziłem odnosi się do jego narodzenia jako człowiek w Betlejem. Odnosi się do jego zmartwychwstania. Bo z tym jest to słowo związane, tłumaczone i jest związane jeszcze z jedną rzeczą. Zrodzony, aby być arcykapłanem na wieki przed obliczem Boga. Wiecie, gdzie jest obecnie Chrystus? Wiemy, tak? Jest po prawicy Ojca. I co On tam robi? Biblia mówi, że wstawia się za nami we dni i w nocy. Tam list do Hebrajczyków mówi, i wypełni się to słowo, dziś się zrodziłem, że Chrystus zostanie przez Boga Ojca uznany jako arcykapłan, który zasiądzie w miejscu najświętszym, w świątyni, nie zbudowanej ludzką ręką, ale przez samego Boga w niebie. Tak tam jest napisane. Dlatego, że On tam jest. Dlatego, że jest tam ze swoją świętą, przelaną krwią, jako świadectwem odkupienia za ciebie i za mnie. Dlatego Pismo mówi, list do Hebrajczyków mówi tak. Dlatego, że Bóg go uczynił pośrednikiem. Dlatego, że on sam powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Dlatego, autor listu do Hebrajczyków pisze tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Niesamowity tekst. Oto grzeszny człowiek, taki jak ty i ja. Oto człowiek, taki jak ty i ja. Możemy podejść do tronu łaski tylko w jeden sposób. Przez Chrystusa arcykapłana.
przez Jego przelaną krew dana nam jest możliwość zbliżenia się do tronu łaski. Ale tam są obietnice, że On sprawi i da nam pomoc w stosownej porze. Udzieli nam łaski, miłosierdzia i da nam pomoc w stosownej porze. Słuchajcie, czasami jest tak, wręcz czujemy, że nie jesteśmy godni. Ale to słowo mówi, przez ofiarę Chrystusa możesz iść do tronu łaski. Z całą swoją niegodnością, ze swoim brudem, z tym wszystkim, ze swoimi porażkami, możesz przyjść do tronu łaski Bożej. A wtedy Bóg udzieli ci pomocy. Popatrzcie, ze względu na ofiarę Chrystusa, ze względu na miłość do nas, którą objawił w Chrystusie, ze względu na Jego zmartwychwstanie i że On jest naszym arcykapłanem. Ojciec, Bóg, Ojciec obiecuje, że udzieli nam pomocy w każdej sytuacji. Jeśli przychodzimy ze skruszonym sercem, On nam przebaczy nasze grzechy. On uspokoi nasze sumienie. On, jeśli trzeba, potrzebujesz pomocy, aby wytrwać w utrapieniu, w ucisku, On udzieli ci pomocy. Jeśli trzeba, On da ci pomoc, abyś przeszedł przez największe burze i doświadczenie w swoim życiu. Jeśli jesteś chory, On ma moc uzdrowić i podnieść nas z naszej choroby. Tak więc popatrzcie, dlatego, że Chrystus zmartwychwstał, mamy żywą nadzieję na Jego powtórne przyjście. Mamy żywą nadzieję na to, że Bóg przemieni nasze znikome ciała. Te zniszczalne, te skażone, chwalebne, niezniszczalne, nieśmiertelne ciała otrzymamy, podobne do uwielbionego ciała Chrystusa. Ale też On jest tym, który wstawia się, jest naszym arcykapłanem, wstawiennikiem przed obliczem Ojca we dni i w nocy. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby żadnej nadziei. Ewangelia nie mogłaby być głoszona. To znaczy, że Chrystus by cierpiał, ale nie odniósł zwycięstwa. Ale Jezus dokończył swojego dzieła. Jesteśmy tutaj na tym miejscu i dajemy świadectwo, że Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus żyje. I drodzy, moją modlitwą, moim wołaniem, aby On żył w każdym z nas przez wiarę, przez zaufanie. A jeżeli tak nie jest, jeżeli patrzysz na swoje życie, mówisz, ja jeszcze Go nie znam, ja chodzę ciągle swoimi drogami, ja jeszcze nigdy nie prosiłem Jezusa, aby mi przebaczył i przyjął mnie do swojego królestwa, to zrób to i zaproś Jezusa do swojego życia. Nie czekaj. Dlatego, że życie biegnie bardzo szybko i nikt z nas nie wie, kiedy staniemy przed Jego obliczem. A ja chciałbym usłyszeć, kiedy stanę przed Jego obliczem, sługo dobry i wierny. Chciałbym usłyszeć, ale Ciebie to znam, bo przecież cały czas byliśmy w społeczności. Jeden człowiek, nie wiem, filozof, chyba jeden z filozofów ogłosił, że Bóg umarł, nie żyje. Wiecie, takie są różne modne wypowiedzi. I wstał ktoś drugi i powiedział, słuchajcie drodzy, właśnie przed chwilą z Bogiem rozmawiałem. On nie mówi prawdy. On żyje. Rozmawiasz z Nim? On mówi do ciebie? Słyszysz Jego głos? Słuchaj, jeżeli żyjesz z Bogiem, to znaczy, że to Pismo, które się wypełnia, wypełnia się w twoim życiu, jest świadkiem, który daje ci świadectwo. O, tak jak tu jest napisane, Bóg ze mną uczynił. Tego doświadczam, co tutaj jest napisane. To jest dowód na to, że masz z Nim żywą społeczność. Powstańmy, aby oddać Bogu chwałę. Podziękujmy Panu, podziękujmy Ojcu, że dał nam wspaniałego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I nic nie było w stanie zatrzymać Jezusa w grobie,
ani śmierć, ani straż ludzka, ani żadne przeszkody. Moc Boża sprawiła, że Chrystus wstał z martwych i żyje i króluje. I muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Przychodzi dzień. O tym pisze list Paweł w liście do Filipian w drugim rozdziale. Przychodzi dzień, że wszelkie kolano, czy chce, czy nie, będzie musiało się pokłonić przed Chrystusem. Wszelki język, czy chce, czy nie, jeżeli tego nie zrobisz sam dobrowolnie, przyjdzie czas, że będziesz musiał wyznać, że Jezus jest kim? Jest Panem. I to wyznanie jest napisane, że ono jest ku chwale Boga Ojca. Wszystko będzie przez Ojca poddane pod stopy Jezusa. A kiedy wszystko będzie pod stopy Jezusa poddane, wtedy Bóg będzie uwielbiony. Tak mówi apostoł Paweł w tym liście do Koryntian, w tym 15 rozdziale. Boże, tak dziękujemy Ci za wspaniałego Zbawiciela. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nas, abyśmy nie musieli żyć w ciemności, w niepewności, w strachu, ale byli wypełnieni pokojem i radością zbawienia. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze. Błogosław nas tutaj. Każde serce, Panie, każdego z nas. I dziękujemy Ci, że umarłeś za każdego z nas. Nie uczyniłeś żadnego wyjątku. Swoją śmiercią, swoim odkupieniem objąłeś całą ludzkość. Tobie za to niech będzie chwała. Amen.